Magdalena Szewczuk. Jestem optometrystką zajmującą się terapią wzroku. Terapia widzenia zalecana jest szczególnie dzieciom z problemami wzrokowymi, takimi jak niedowidzenie, często nazywane leniwym okiem, zes, trudności w uczeniu się, dyslekcja lub zaburzenie funkcji pisania. Rozpoczęcie zajęć w szkole związane jest z innym niż do tej pory sposobem wykorzystywania narządów wzroku. Dziecko coraz częściej zaczyna skupiać uwagę na przedmiotach znajdujących się w bliskich odległościach, a nie jak do tej pory używać głównie dali wzrokowej. Zaburzenia prawidłowego widzenia w wieku przedszkolnym i szkolnym mogą prowadzić do niewłaściwego rozwoju percepcji wzrokowej i wpływać negatywnie na rozwój intelektualny dziecka. Problemy z nauką wchodzą w skład dysfunkcji określanej mianem dyslekcji. Zaburzenia w procesie widzenia mogą prowadzić do błędnego odczytywania liter, nieprawidłowego ich przepisywania, a co za tym idzie, do utrwalenia tych błędów.